Okej, chyba już jesteśmy. Tak, jesteśmy. Już trzy osoby też nas widzą na Facebooku i to jest dokładnie 3 razy więcej niż było 3 sekundy temu. A, no to dobrze. Dzień dobry w takim razie, witajcie. Standardowo w czwartek, w standardowym składzie. Witek Waldek Jakielski. Wik. No Dzień i Waldek dobry. Wik, dzień dobry. Tak, dokładnie. Wita Słuchajcie, no nas cóż. Malbork, Waldku. O, bardzo miło, witamy Malbork. Mamy rozmawiać Wszyscy nas dzisiaj. witają. Już widzę, że Tak. Iwona nas wita, Maria Kożuchowska nas wita i Ola Borkowska nas wita. Cześć, Olu. Tak, słuchajcie, no będziemy męczyć dalej temat KPO dzisiaj, jak się domyślacie, bo taki był tytuł, temat naszego spotkania. Jak wiecie, do poniedziałku trwa konkurs w ramach KPO dla podmiotów ekonomii społecznej. No pewnie część organizacji, tych, które jeszcze nie dostały tych środków, pracują gorączkowo nad tym, żeby przygotować wnioski. No i jesteśmy tutaj, żeby z wami porozmawiać, poodpowiadać na wasze pytania, wyjaśnić wątpliwości. Także czekamy na wasze pytania. Tak, Waldku, ja mam od razu pytanie na wejściu. Czy twoim zdaniem generator padnie i termin zostanie wydłużony? Nie padnie. Znaczy nie wiem. Tam była kwestia błędu technicznego, który ktoś tam też u nas na grupie sygnalizował, że żeby przejść dalej, to trzeba zaznaczyć, że jesteśmy wykluczeni z ubiegania się o środki publiczne, bo inaczej generator nas nie puści. No ale no jest to zgłoszone do ministerstwa, więc zakładam, że to poprawią. To chyba nie powinien być kłopot. Więc wydaje mi się, że to raz, dwa się da poprawić. Nie spodziewam się, żeby tych wniosków było jakoś szczególnie więcej niż w pierwszym naborze. No jest to ten sam generator, więc nie Tak. sądzę, żeby tutaj coś się zadziało pod kątem No właśnie, technicznym. powiedziałeś taką ważną rzecz, że nie spodziewasz się, żeby wniosków było więcej niż w pierwszym naborze. Dlaczego tak myślisz? Tak, to znaczy pierwsza sprawa jest taka, że ten konkurs nie jest dla wszystkich i to pokazał też ten pierwszy nabór. Warunki są takie, że musimy mieć na VAT, że musimy utrzymać miejsca pracy. Jak nie mamy tych miejsc pracy, to musimy stworzyć jedno miejsce pracy na pełny etat. Więc to są takie uwarunkowania, które sprawiają, że część organizacji odpadnie. Od organizacji, które na przykład nie mają stałego personelu i nie mają możliwości, żeby stworzyć jedno miejsce pracy na pełny etat, bo to jest no, duże przejście z zero etatu do pełny etat. To dla niektórych może być sporo. Dawid pisze, że na dzień dzisiejszy jestem numer 2510. Okej, okay. To by sugerowało, że trochę przebijemy tą ilość wniosków, chociaż też nie mam, znaczy zostało złożone 1115 w pierwszej rundzie, ale nie mam informacji, ile zostało stworzonych, nie? Bo pewnie też było tak, że trochę zostało stworzonych, a nie dokończonych, niewysłanych i tak dalej. Więc no zobaczymy. Ja obstawiam, że nie będzie ich więcej jak w pierwszej rundzie, ale no cóż, zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Zobaczymy. Ja też jestem bardzo ciekawy, ile wniosków ostatecznie zostanie złożonych. Też jestem ciekawy, czy to będzie ostatni nabór, ale no, obawiam się, że tak, że to będzie ostatni nabór. No tak to wygląda, patrząc po alokacji, no to tak to wygląda, nie? No zobaczymy też, co wpłynie i jaka będzie jakość tych wniosków, które wpłyną, no bo zakładam też, że jest pewnie jakaś taki wariant, że te wnioski, niektóre będą na tyle słabe, że ministerstwo uzna, że nie, bo no nie chce wszystkich dofinansować, tylko jeszcze jeden nabór ogłosi, ale kto to wie, nie? Na tym etapie. Tak, tu Krzysztof pyta, czy obstawiamy trzecią rundę. No jeśli zostaną środki, to obstawiamy, tak? Natomiast na ten moment, no to jest ciężko stwierdzić, czy zostaną środki, czy nie zostaną. No, wygląda na to, że rozpisano to z takim zamysłem, żeby ta runda była ostatnią, no ale nie wiemy właśnie, czy wszystkie środki zostaną zagospodarowane. No, ja myślę sobie, że też jest taką rzeczą, która od strony takiej techniczno-wdrożeniowej może się okazać mającą wpływ, kiedy już będą organizacje realizować. No bo od strony tego, który ma pewną pulę i musi ją rozdysponować, jeżeli nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru, to jeżeli pojawiają mu się oszczędności, to jedyną możliwością wydania tych środków, no, które ma, no jest albo lekkie podchodzenie do zmian, tak aby nie wygenerować kolejnych oszczędności,
tylko na przykład pozwolić na zamianę kosztów na inny, uzasadniony. Ewentualnie, no rzeczywiście miałyby szansę na wejście z listy rezerwowej te wnioski, które da się szybko wdrożyć na ostatnią chwilę, a powiedzmy sobie szczerze, że w przypadku wniosków inwestycyjnych bardzo niektóre wnioski, niektóre projekty da się zrealizować bardzo szybko, bo jeżeli projekt polega na zakupie ultrasonografu dla przychodni i taki ultrasonograf kosztuje 220 tysięcy złotych, to wystarczy zrobić rozeznanie ofertowe, to jest pierwsze działanie, wybrać wykonawcę, zakupić i wdrożyć ten, zainstalować ultrasonograf. Mamy tak naprawdę przy dobrych wiatrach nawet w miesiąc zrealizowany projekt na 220 tysięcy złotych. To jest ta zasadnicza różnica w projektach twardych, a w projektach miękkich. No. No tak, no to znaczy tak, no to myślę, że jest jakiś trop, w sensie, że warto byłoby w tej drugiej rundzie zrobić listę rezerwową, bo w pierwszej rundzie tej listy rezerwowej no nie kojarzę, żeby była. Tam była lista wniosków dofinansowanych i tyle. Natomiast tutaj faktycznie, no to by było. Wydaje mi się, że była lista wniosków ocenionych merytorycznie, która pozytywnie, czy też ocenionych merytorycznie. Ale dobra, wydaje mi się, to nie mówmy o tym, co mi się wydaje. Okay. Czy macie jakieś pytania? No bo no tak, no my czekamy to słuchajcie tak, taką takim na największym pytanie pożytkiem, który moglibyśmy dla was mieć. No, rady, które są dostosowane na wasze pytania. Na Facebooku jest Kasia Matijczak. Witamy cię, Kasiu. I Kasia pisze, że błąd wciąż jest i nie puszcza dalej. Tak, błąd generatora. No myślę, że jeszcze jest trochę czasu, żeby to naprawić. No jak tam, znaczy powiedzcie może nam, czy piszecie wniosek, z jakimi polami macie problem, może coś podpowiemy. Oczywiście cały czas też polecamy naszą instrukcję przygotowania wniosków w ramach KPO. Zaraz podlinkuję. Tak. Ktoś pisze wiadomość, natomiast ja widzę, że ludzie chyba już teraz są zajęci pisaniem wniosków. Dzisiaj u nas jest no, 40 osób. Dużo to i mało. Natomiast no, pamiętam czasy, jak zdobyliśmy rekord na właśnie odcinku KPO i w jednej chwili mieliśmy ponad 300 osób. Więc to tak. Też pokazuje, tak, że... znaczy, no, wiesz co, ja właśnie też mam takie wrażenie, nie, że jakby ten boom i takie wielkie zainteresowanie to no. było w lutym. Nie? Teraz takie trochę są, może niedobitki to za dużo powiedziane, ale jednak trochę obserwuję, że to zainteresowanie zmniejsza, nawet nie tylko patrząc na nasze webinary, ale też jak robię jakieś działania w OWES-ie, to no, na przykład w lutym było więcej ludzi na tych szkoleniach czy webinarach, które robiłem. Teraz było trochę mniejsze zainteresowanie. Więc trochę mi to też pokazuje, że tych wniosków spodziewam się mniej niż było w pierwszym naborze, ale to tak jak jasne. Mówię, to tylko no, moje przypuszczenie. Jasne. No dobra, no w pierwszym naborze odcięcie nastąpiło na 16 punktach i projekty, które dostały 15 punktów, nie otrzymały dofinansowania, mimo że alokacja nie została wyczerpana. O, no to w takim razie należy to rozumieć, że rzeczywiście była lista oceniona merytorycznie, natomiast odcięcie było na punktach. To bardzo dziękujemy za tą uwagę, za to spostrzeżenie. Prawda, no. Tak, więc faktycznie, bo tam ta alokacja na drugą rundę jest większa niż była na pierwszą, więc jakby faktycznie pełnej alokacji z pierwszej rundy nie wykorzystali. Dzięki Marcin za to spostrzeżenie. Więc tak, no tutaj można się spodziewać w związku z tym, że jeśli poziom będzie podobny i ministerstwo uzna, że jednak nie daje wszystkim, no to jakaś trzecia runda wtedy faktycznie z niedobitkami będzie się mogła odbyć. Znaczy ja szczerze mówiąc uważam, że naprawdę wartałoby jednak przypilnować tego, aby słabe wnioski nie dostawały dofinansowania. To po pierwsze jest demoralizujące, po drugie to może być wręcz ogromnym ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo podpisze umowę, weźmie na siebie zobowiązanie utrzymania miejsc pracy, realizując przedsięwzięcie, które z góry jest skazane na biznesową porażkę, czyli nie zarobi na siebie, na utrzymanie tych kosztów,
chociażby zatrudnienia, które musi być utrzymane na tej samej ilości, no to po prostu może to oznaczać, że wpłynie na to na sytuację finansową przedsiębiorstwa społecznego i ostatecznie jego likwidację. Paradoksalnie. Tu mamy pytanie od Eli z Facebooka. Pytanie o średni przychód za okres prowadzonej działalności, średni koszt i pytanie jest, czy koszty działalności gospodarczej, czy w całości działalności wpisujemy w te pola. To znaczy najważniejsze jest, żebyśmy tam, gdzie jest miejsce powyżej tej tabelki, gdzie się wpisuje te przychody i koszty, wyjaśnili, co wpisaliśmy. Tak, więc możemy tak, tak. Powyżej wpiszmy, jakie są średnie z całości i oddzielnie z gospodarczej, bym tutaj zrobił. Natomiast w tabelce poniżej wpiszmy po prostu z całości na przykład, ale wyżej wyjaśnijmy, że wpisaliśmy z całości. Tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, że przepraszam, że formularz nie jest najbardziej wygodnym i intuicyjnym i najlepiej dopasowanym do specyfiki inwestycyjnej narzędziem. No co tu dużo mówić, jeśli chodzi o pokazanie, jak inwestycja wpłynie na wynik finansowy. Najlepiej by to pokazała tabela. Nie ma tej tabeli. Jeżeli coś więc chcemy pokazać i udowodnić, to musimy to opisać. No po prostu nie mamy innego wyjścia, w inny sposób się tego nie da zrobić. No. Dawid pisze, jeśli fundacja ma 14 900 na VAT, a potrzeba będzie około 25 000, czy można zrealizować zakup w wysokości VAT mieszczący się w tej wielkości, wykonać usługę i poczekać na zwrot VAT 60 dni i te pieniądze wykorzystać na dalsze zakupy z VAT, czy trzeba wykazać od razu, że mamy na całość? Moim zdaniem należy, to jest bardzo dobry pomysł, żeby dysponując 15 tysiącami, no tak rozłożyć projekt w czasie, by właśnie z racji dysponowania już środkami zwróconymi jeszcze raz nimi obrócić. I to nie jest zakazane, natomiast właśnie to jest dla mnie bardzo dobrze pokazana sytuacja, w której z jednej strony jesteśmy świadomi naszych możliwości, z drugiej strony też mamy pomysł, jak mimo możliwości poradzić sobie z pewnymi wymogami, które nakłada z jednej strony program, z drugiej strony no, przepisy prawa, tak? Tak, to znaczy, bo to, że możemy jakby też sterować tym VAT-em w kontekście odzyskiwania VAT-u od zakupów, to jest jedna rzecz. Natomiast no myślę sobie też, że to jest jedna z możliwości tylko, bo jak mamy te 15 tysięcy, a wiemy, że będziemy potrzebować około 25 tysięcy, no to inna opcja, no to jest na przykład deklaracja, zobowiązanie fundatorów, że oni w razie potrzeby wniosą te środki. To możemy też No, wpisać wniosek. no, no nie? tak, ale czekaj, bo to jest ważne słowo, które użyłeś, wniosą. No mogą pożyczyć, ale niekoniecznie, ale wnieść, no to... Aha. Zgubił się Witek. Tak, no mogą pożyczyć, tak, to prawda, mogą dać darowiznę, ale pewnie pożyczka faktycznie byłaby tutaj na lepszym inne konto, rozwiązaniem. Bo tutaj mi się telefon przegrzał. Aha. Więc. Dobra. Słyszysz nas, Witek, jesteś. Tak, słyszę was. Muszę, poczekajcie, muszę opanować sytuację, bo. No dobra, to ja o tym VAT-ie jeszcze pogadam trochę, czyli możliwość uzupełnienia zasobów organizacji przez pożyczenie przez na przykład wspólników albo fundatorów albo członków zarządu odpowiednich środków. W warunkach spółki z o.o. to mogą być na przykład dopłaty do kapitału, to też jak najbardziej wchodzi tutaj w grę. No, możemy też pokazać, jeśli na przykład w sposób stabilny generujemy zysk na działalności naszej, nie wiem, działamy 2,5 roku i przez te 2,5 roku był zysk na działalności gospodarczej, dokonujemy teraz inwestycji, która sprawi, że ten nasz rozwój przyspieszy, że ta odporność będzie większa, no bo o to chodzi w tym KPO, więc spodziewać się można, że ten zysk będzie większy niż był. Więc to może być kolejny kamyczek do tego uzasadnienia, że będzie nas stać na pokrycie podatku VAT. I trzecia sprawa, no to jest kwestia ewentualnej pożyczki.
Czyli mamy źródła komercyjne, z których podmiotów ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać. Taką pożyczkę na podatek VAT udziela chociażby PAFPiO. I też możemy się zorientować w PAFPiO na przykład, czy przy naszych wynikach, na razie tak wstępnie zorientować, czy przy naszych wynikach, naszych przychodach i kosztach PAFPiO jest w stanie nam udzielić tej pożyczki. Jeśli PAFPiO powie OK, no to możemy też pisać w treści wniosku, że inną możliwością pokrycia podatku VAT w razie potrzeby jest skorzystanie z pożyczki, bo mamy takie i takie obroty, takie i takie koszty, rozeznawaliśmy się w sytuacji, instytucje pożyczkowe powiedziały, że jak najbardziej nie ma przeszkód, żeby udzielić nam takiej pożyczki i to jest trzeci kamyczek do tego uzasadnienia, jeśli chodzi o pokrycie podatku VAT. Tu Marcin pisze, że na liście z pierwszego naboru są wnioski, które mają numery ponad 1700, więc aktualnie 2500 nie wygląda źle. Daje to na ten moment około 800 wniosków. O, super. Dzięki Marcin za weryfikację tego. Tak, no czyli wygląda na to, że jest mniej. No jeszcze jest trochę czasu, 3 dni, więc też jeszcze pewnie niektórzy na ostatnią chwilę będą zakładać konta i przygotowywać wnioski, bo to zawsze tak jest. Ale faktycznie to pokazuje, że tych wniosków, no właśnie, raczej bym się więcej tutaj nie spodziewał niż to, co było w pierwszym naborze. Dobra, ktoś coś pisze. Wróciłem. Wróciłeś z dalekiej podróży. No tak, wróciłem z dalekiej podróży. Okazało się, że mam podwójny głos i ciągle nie mogłem się połapać. Myślałem, że to ciągle przegrzany telefon, z którego nadawałem, robi kawały. Natomiast ja po prostu miałem włączony Facebook. Aha, okej. Okay. Teraz go wyciszyłem, jestem już z wami. I... No. Ta wykonalność finansowa w kontekście VAT-u faktycznie tutaj jest, w kontekście VAT-u, ale nie tylko, faktycznie jest istotna, no bo pamiętamy, że w pierwszej rundzie sporo projektów odpadło właśnie w ocenie formalnej na tym kryterium, więc faktycznie tutaj no, trzeba się trochę zastanowić, jak to poukładać. Słuchajcie, no tak naprawdę to jest trochę jak ze sportowcem. Sportowiec, jeżeli ma osiągnąć wynik olimpijski, to on musi zadbać o to, żeby każda jego część ciała, wszystko to, co bierze udział no, w ostatecznym wyniku, zarówno w sposób, w jaki oddycha, to w jaki sposób układa stopę, to w jaki sposób nachyla tułów, to są wszystko elementy, które wpływają na ostateczny wynik, więc jeżeli oczekujecie sukcesu, to wszystkiego musicie dopilnować. Zaniedbanie chociażby jednej rzeczy może spowodować, że właśnie z powodu tej rzeczy, mimo cudowności całej reszty, zostaniecie odrzuceni. Teraz tak postraszyłeś trochę i powiało grozą. No nie, ale słuchajcie, no wiecie, no dofinansowania to nie jest tylko taka cudowność, która oznacza, że ci się nagle pojawia na koncie prawie ćwierć miliona złotych i cieszmy się i radujmy. Wiecie, ja już widziałem ludzi, którzy po prostu przychodzili do instytucji, która dała im na przykład pieniądze na założenie działalności gospodarczej i nagle się okazywało, że i ta instytucja no, zrobiła im jedno wielkie nieszczęście, bo się nagle okazało, że człowiekowi, który nie był do tego przygotowany, dała 22 tysiące. Ten człowiek po prostu nie poradził sobie z tym umiejętnościowo. Ktoś mu napisał biznesplan, on tego zupełnie nie rozumiał. Facet nie rozliczył pieniędzy, bo jak mu biznes nie szedł, to zaczął kupować pieniądze na jedzenie z dotacji, tak? Wiecie, no, jeżeli nie jesteśmy na coś gotowi, to się na to nie porywajmy. No, bądźmy realni, no. No tak, znaczy to jest, wiesz, z jednej strony to jest jasne, nie? Natomiast z drugiej strony, wiesz, właśnie też, nie zawsze, kurczę, czasem nie zawsze, Waldek, wiesz? No, ale nie, no okej, okay, ale jakby mi bardziej chodzi o to, że może być podmiot, który jest gotowy na to, wiesz, jest gotowy, wszystko jest pospinane, nawet finansowo to fajnie wygląda i fajnie idzie. Ale jakby to, co powiedziałeś wcześniej, to trochę sugeruje, że jak czegoś tam gdzieś nie wpiszę, to jednak może mieć kłopoty. I to oczywiście nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że tak nie będzie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że...
No widziałem też wnioski, znaczy jeden wniosek, który mam cały czas w głowie, który przeszedł w pierwszym naborze i byłem no, w szoku, że przeszedł, nie? Tak to ujmę. Więc to oczywiście nie znaczy, że mamy liczyć na to, że nie wiem, że napiszemy byle jaki wniosek i on przejdzie, natomiast no, to trochę też pokazuje, że... Okej, Wadek, ale czy ten, No. ale czy ten wniosek dostał 5 punktów za to, że był... On dostał bardzo mało punktów. On dostał bardzo Ale mało nie, nie, nie. punktów. No. No właśnie, czy to był układ taki, że te 16-17 punktów wniosek miał, bo miał 12 punktów plus na przykład 5 Tak, za dokładnie było tak status, właśnie. czyli marny wniosek i piątka za status, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak to było. Więc to może bardziej jest nadzieja dla tych, co mają status przedsiębiorstwa społecznego. No ale no cóż. Okej, jeżeli dostaniecie pieniądze, pamiętajcie, że szczęśliwym jest ten, który rozliczył dotację, a nie ten, który ją dostał. No. Widzę, że dzisiaj wiele takich aforyzmów masz dla nas. No, dobra, to może ja już... Ale nie, no prawda, tak, to prawda. To myślę i naprawdę to nie jest tak, że wiesz, no, alleluja i do przodu. To tak nie działa. No. Dobra, słuchajcie, Dawid pisze, nasza fundacja, która realizowała będzie działalność, w której fundator działa 5 lat, ma kontakty, realizację, przekaże fundacji wiedzę kontrahentów, bezpłatnie udostępni część maszyn. Czy w kosztach inwestycyjnych można zakupić sprzęt, który będzie działał tylko przy pomocy tego udostępnionego przez fundatora? Konkretnie przekazuje do użytku dla fundacji kompresor śrubowy o wartości 70 tysięcy złotych, a fundacja zakupuje oczyszczarkę, która bez kompresora nie działa. Co byś powiedział o tym? Ja poczekaj, jeszcze muszę raz wczytać się w oczyszczarkę. Czyli... Nowa fundacja, która będzie działała, która będzie działalność, w której fundacja oddziała 5 lat. To znaczy tak, no ja sobie myślę, że... No. Powiem, słuchajcie, wszystko tutaj zależy od tego, na ile... Dobra, fundacja co do zasady jest taką organizacją, która powinna być powołana dlatego, że ma realizować pewien cel społeczny. Kiedy czytamy jako oceniający o tym, że ktoś, kto do tej pory prowadził działalność gospodarczą, założył fundację i ta działalność gospodarcza dalej działa, a fundacja będzie dopełnieniem działalności gospodarczej, to od razu się pojawia po prostu myśl, na ile to ta fundacja rzeczywiście została powołana z myślą o celach społecznych, a na ile to jest po prostu sposób na zakup sprzętu, który będzie użyczany do prowadzenia działalności gospodarczej, no tej jednoosobowej. I to jest, no co tu dużo mówić, no pierwsza naturalna myśl. Jeżeli taki wniosek jest pisany, to w ogóle to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, o której ja bym powiedział, no przekonaj mnie, że to jednak nie o to chodziło, tylko na przykład jest jakaś sprawa społeczna, która sprawia, że w imię tej wartości społecznej warto dodać dofinansowania, a nie w imię tego, że fundacja będzie tanim podwykonawcą jednoosobowej działalności gospodarczej, no. A wszystko to będzie fikcją. Tak, znaczy no tu tego, ja tego nie wyczytałem, ale rozumiem, że takie obawy faktycznie można mieć przy takim układzie. No, no bo zobacz, tak, no, fundacja będzie prowadziła działalność, w której fundator działa 5 lat, tak? Czyli ja rozumiem, w której fundator zarabia 5 lat. Fundator do tej działalności używa pewnego sprzętu, ale żeby i teraz dalej tą działalność gospodarczą, rozumiem, jednoosobową prowadzi, no bo czemu nie, z czegoś musi żyć. I nagle się okazuje, że aby ta działalność pokrywająca się w fundacji tutaj była prowadzona, kupowane jest urządzenie i teraz tak, komu to urządzenie ma służyć? Ja domyślam się też, że fundacja nie może prowadzić działalności tej sprzedażowej sama, tylko rozumiem, że będzie współgrać z tą jednoosobową działalnością, to
już się, wiesz, no, pojawia temat tego, na ile interes fundacji będzie tutaj zawsze uszanowany, kiedy podejmujemy decyzję na przykład o negocjacji warunków użyczenia sprzętu. Nie? Poza tym co, no, fundacja ma prowadzić wypożyczalnie względem jednoosobowej działalności. Nie, znaczy nie, no to w ogóle nie o to chodzi. Jak rozumiem, sprzęt kupiony dla fundacji ma służyć fundacji i w ogóle w regulaminie jest napisane, że kosztem kwalifikowalnym są tylko te wydatki, które służą podmiotowi, który jest wnioskodawcą, więc tu... No właśnie, to je, natomiast no. Ja w tym tutaj wpisie Dawida, ja na tej podstawie tego nie wiem. Tak? Mhm. To jest krótki wpis, z którego to nie wynika. Ty też zakładasz, ty pewną rzecz założyłeś. Może tak, gdyby, tak. Gdyby to było prawdą, to okej. Okay. Natomiast my tego nie wiemy na podstawie tego wpisu, natomiast rodzą się domysły. No, nie czarujmy się, tak? Tak, znaczy to prawda, że ktoś, kto ocenia, musi mieć tutaj pełne przekonanie, że to nie chodzi tylko o to, żeby wziąć dotację pośrednią na działalność gospodarczą, tylko jednak rozwijamy fundację dzięki tym środkom. Znaczy ja bym też nie wykluczał jakiegoś rodzaju powiązań z działalnością jednoosobową, ale to musi być jasne, przejrzyste. Tak. Znaczy ja bym bardzo podkreślił to, co Waldek powiedział, czyli że ja też nie wykluczam, tylko taka myśl, o której powiedziałem, no pojawia się od razu, tak? No bo pojawia się od razu i po prostu trzeba w treści wniosku przekonująco to wyjaśnić. To nie jest niemożliwe. Po prostu trzeba to zrobić. Tu Dawid pisze, a kontynuuje, w ramach działalności od wielu lat realizuje działania pro bono, odnawiamy dużo przestrzeni społecznych, kościoły, miejsca pamięci, około 30 realizacji dla kościołów, cmentarzy, miejsc pamięci. Fundacja nie będzie płaciła za sprzęt od fundatora. Okej, znaczy to my nie kwestionujemy twojego zaangażowania społecznego, Dawid, tylko mówimy, jakie wątpliwości może mieć oceniający. I tu takie informacje właśnie, że fundacja nie będzie płaciła za sprzęt od fundatora, są kluczowe. No i chyba tyle. Znaczy, ja powiem szczerze, no bo jeżeli mamy sytuację, w której Dawid, jak rozumiem Dawid, przez 8 ostatnich lat ma z pobudek społecznych wykonał wiele prac związanych z rewitalizacją właśnie kapliczek, związanych z ich odnowieniem, z zadbaniem o jakieś dziedzictwo kulturowe i tak dalej, i tak dalej. I doszedł do wniosku, że chciałby to sformalizować, bo nadal to jest dla niego ważne. I właśnie dlatego założył fundację, która będzie kontynuować tę część no, tego, co dla niego ważne. I w związku z tym, ponieważ fundacja mogłaby zyskać możliwość prowadzenia takiej działalności za niewielką odpłatnością. Tu trzeba jedną rzecz powiedzieć. Warunkiem tego, aby dostać dofinansowanie w ramach KPO, jest to, że usługi, które będą wprowadzone, będą odpłatne, tak? Ewentualnie, że w ogóle organizacja będzie prowadzić tą odpłatność, bo to nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj wyposażyli, przynajmniej w priorytecie, w tym obszarze trzecim, a podejrzewam, że to... No właśnie, to jest też dobre pytanie, Waldek, bo w obszarze trzecim tutaj bardziej chodzi o wzmocnienie potencjału tego odpłatnego, ale co myślisz o tym, żeby na przykład Dawid złożył wniosek do obszaru drugiego, do tego od usług społecznych? Znaczy, trzeba by przeanalizować, czy to w ogóle jest usługa społeczna. Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Bo myślę sobie, że w tym obszarze drugim, tam chodzi o zbudowanie potencjału do wykonywania usług społecznych. I tutaj myślę sobie, że podejście do tych usług społecznych jest już trochę inne. Tam nie mamy już takiego biznesowego nacięcia, to musi na siebie zarobić, tak? No to musi mieć jakieś finansowanie i bardziej tutaj należałoby wykazać, że te rzeczy, wśród których są usługi społeczne, będą jeszcze lepiej zaopiekowane, tym bardziej, że to jest taki, można by powiedzieć, trochę nowo odkryty obszar usług, instytucji, które później mają przełożenie na komfort życia obywatela, tak, albo warunki, w których on żyje, no, piękno krajobraz, albo właśnie zadbanie o dziedzictwo historyczne. No tak, ale wiesz co, no nie widzę takiego czegoś tutaj w liście. No dobra, a kultura?
No chyba, że kultura. Chyba, że kultura. Nie wiem. Nie wiem. Co to można pod kulturę podciągnąć? Tak powiem ci, że no. No nie wiem. Nie, nie chcę tutaj wyrzucać z rękawa, nie? Dobra, było jeszcze pytanie od Małgorzaty, co wpisać w DNSH przy zakupie środka transportu? To samo, co zawsze się wpisuje, nie? Czyli, że zweryfikowaliśmy, czy to przedsięwzięcie wyrządzi poważne szkody środowisku w oparciu o przepisy rozporządzenia takiego i takiego. Sprawdziliśmy to w odniesieniu do 6 celów środowiskowych, które są zdefiniowane w tym rozporządzeniu i wyszło nam, że nie wpływa taka inwestycja w znaczący sposób na, nie wyrządza poważnych szkód środowisku, bo i tu musimy się odnieść do tych 6 celów środowiskowych i to jest odpisane w rozporządzeniu, co, jak ustawodawca, czy jak ustawodawca unijny rozumie właśnie te poważne szkody, no i piszemy, że nie wyrządzamy tych poważnych szkód, bo nie wpłyniemy na to i na to i na tamto. Wszystko to jest bardzo ładnie opisane w instrukcji, polecamy. Tak, to prawda. Natomiast no też pytanie, co to jest za środek transportu, jak najbardziej można tutaj też iść w tą stronę właśnie, że to wręcz będzie ekologiczne, jeśli jest to rozwiązanie jakieś proekologiczne, można też takie zdania tutaj zamieścić. Znaczy, ja bym tutaj może chciał podkreślić, że kiedy kierujemy się, kiedy coś musimy udowodnić, to że to warto zawsze podać kryteria, którymi się kierowaliśmy, które na przykład zdecydowały o tym, że to okazało się być najlepszym wyborem z możliwych. I ja myślę sobie, że w przypadku samochodów to, co rzeczywiście ma później przełożenie na szkodliwość, jest świadectwem mniejszej lub większej szkodliwości, to odpowiednia norma euro, no euro, i tutaj możemy sobie wpisać, tak, euro 5, euro 6. No, najwyższą normą spalin, jeżeli chodzi o silnik, jest teraz euro 6. Tam chyba jeszcze są literki, jest coś takiego jak 6D. Natomiast, no, że chociaż chcieliśmy kupić auto używane, to kierowaliśmy się tym, aby mimo tam wieku 6-7-letniego silnik spełniał już normy opisane w normach euro, kwalifikującego jako euro 6D. I to już jest takie potwierdzenie, że spośród wielu różnych wyborów tu wybraliśmy taki, który musi spełniać najostrzejsze możliwe obowiązujące stworzone normy środowiska. No tak, o ile wiesz, jesteśmy w stanie faktycznie kupić taki samochód, nie? Bo to czasami ograniczenia budżetowe są takie, że jednak jest tutaj ciężko. Nie? Te normy zostały wprowadzone, jeśli dobrze pamiętam, w 2016 roku. No, ja ostatnio kupiłem auto, popatrzyłem do karty pojazdu i nagle się okazuje, że mój Ford, który jest z początku 2017 roku, ma właśnie normy Euro 6, no te najwyższe. No tak, ale wiesz, jak kupujesz samochód dostawczy, to z 2016 roku cena jest zupełnie inna takiego samochodu niż Okej, ale norma to jest Euro 6. Jeszcze raz? Ale norma też jest Euro 6. Co to znaczy, że norma też jest Euro 6? Dobra, każdy z... musi jego silnik być zakwalifikowany jako ten, który spełnia pewną normę. Normy były wprowadzane z wyprzedzeniem, dlatego zdarzały się sytuacje, w których na przykład samochód z 2016 roku mógł jeszcze spełniać normę wcześniejszą, bo czas na spełnienie, na to, żeby producenci silników dostosowali jego parametry do nowo wprowadzonej normy, wynosił około 2-3 lat. Dlatego mogło się zdarzyć, że na przykład w jakimś roku samochody, które były sprzedawane, zarówno jeszcze miały normę Euro 5 i Euro 6. Natomiast chociaż kupujemy samochód używany, no bo z kalkulacji naszego budżetu i wielu różnych rzeczy, chociażby także z gospodarności, tak, albo kosztów utrzymania go później,
wypada nam, że jednak no, nowy to jednak trochę za dużo, tym bardziej, że jeszcze mamy jeszcze kupę tych wydatków, no to możemy wtedy pokazać, że kupujemy auto używane, bo naprawdę nowe nie jest takie ważne, używane sześcioletnie też dobrze jeździ, ale przy tym zwróciliśmy uwagę, oprócz takich funkcjonalności jak na przykład 7 miejsc, bo to jest nam potrzebne z możliwością adaptacją poprzez wyjęcie ostatniego rzędu na przestrzeń bagażową, zwróciliśmy jeszcze oprócz tych dwóch rzeczy, jak właśnie 7-miejscowy z możliwością adaptacji, na czynnik ekologiczny, czyli właśnie fakt, czy silnik spełnia normę Euro 6. No tak, tylko wiesz, jak kupujesz z rocznika 2016, to ok, a jak kupujesz z rocznika 2006? Jak kupujesz auto w ramach 2006, to w 2006 obowiązywała norma Euro 3. Nie? No tak, ale... I były już przymiarki do normy Euro 4. Tak, ale wiesz co, no bo jakby trochę mam taką wątpliwość, jakby co to nam daje, w tym sensie, że no, jak kupujemy z danego rocznika, to on jakąś normę zawsze będzie spełniał, nie? Więc jakby gdzie tu jest. Ale no? Słuchaj, może się, dobrze, w przypadku, kiedy kupujesz auto używane, to jeśli dla ciebie no rzeczywiście właśnie ważna jest ta ekologia, to może się okazać, że właśnie dlatego, że przyjąłeś dwa kryteria wyboru. Pierwsze, pojemność samochodu z możliwością adaptacji poprzez wyjęcie ostatniego rzędu, by można było także przewieźć więcej rzeczy bagażowych, tak? I to jest pierwsza rzecz, bo musimy. Czasem wozimy 7 osób, a czasem jedziemy gdzieś daleko w 5, ale musimy mieć więcej miejsca na bagaż. To jest pierwsze kryterium, inaczej auto jest w ogóle no, niefunkcjonalne. Natomiast druga ważna rzecz dla nas to ekologia. I teraz wiesz, jeżeli wiesz, że masz ograniczone pieniądze, ale ta ekologia jest dla ciebie ważna, to mniej więcej jesteś w stanie sprawdzić, czy z tym budżetem, który ma też jakieś widełki, poruszasz się na przełomie normy Euro 3 i Euro 4 i wtedy wiesz, wybór twojego samochodu, wybór kosztu jest skutkiem kryteriów, które przyjąłeś. Jednym z nich jest norma, którą ma samochód spełniać. I właśnie dlatego rocznik jest skutkiem kryterium, jakim jest norma. Wśród kryterium wyboru samochodu jest norma ekologiczna. Okej, okay. No dobra, zostawmy może ten wątek. Urszula pyta, czy w ramach działania 1, gdzie jest napisane, że wnioski mogą składać wyłącznie PS, możemy złożyć wniosek w tym programie, gdzie dopiero ubiegamy się o status PS? Nie możecie. Musicie mieć status PS w dniu złożenia wniosku, żeby w ramach działania pierwszego móc złożyć wniosek i nie być odrzuconym. Więc tutaj, no nie. Działanie 2 lub 3, jeśli nie mamy statusu przedsiębiorstwa społecznego, nie jesteśmy klubem integracji społecznej lub centrum integracji społecznej. Dobra. Pojawiło się pytanie na Facebooku. Nasze pytanie, no tak, dopowiedzenie, tak, prośba o dopowiedzenie, czyli w punkcie wnioskodawca zapewnia zgodność z zasadą niewyrządzania znaczącej szkody środowisku, wpisujemy konkrety dotyczące inwestycji czy całej działalności wnioskodawcy. Znaczy, moim zdaniem przede wszystkim konkrety dotyczące przedsięwzięcia, no bo to jest przedmiotem Myślę. Naszego zainteresowania. Ja dokładnie też tak samo myślę, no. Nawet powiem więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby opisać, że dotychczasowa działalność przedsiębiorstwa wyrządzała szkodę i właśnie efektem realizacji przedsięwzięcia, efektem tej modernizacji jest zmniejszenie tej szkody. Tak? Jeżeli nasza spółdzielnia socjalna miała szambowóz stary, i który zajmuje się inscenizacją ścieków, no gdzieś tam, no jest taka jedna gmina i na przykład z jakiegoś powodu on wyrządzał, miał pewne problemy, to zamiana tego samochodu na inny sytuacją, w której do tej pory troszkę szkodziliśmy, a teraz już w ogóle. Też pytała Paulina na Facebooku odnośnie punktu dotyczącego transformacji zielonej.
Rozumiem, że też jakby to samo pytanie, czyli czy wpisujemy konkrety dotyczące przedsięwzięcia, czy całej działalności wnioskodawcy? No, wpisujemy konkrety dotyczące przedsięwzięcia, bo w zielonej transformacji chodzi o zmianę sposobu funkcjonowania podmiotu, która to zmiana sprawi, że będziemy bardziej proekologiczni, będziemy oszczędzać energię, będziemy lepiej gospodarować odpadami, czy lepiej gospodarować zasobami, które mamy w dyspozycji. Więc odnosimy się przede wszystkim do przedsięwzięcia. To jest tutaj istotą, to jest najważniejsze. Ja bym powiedział taką rzecz, że rzeczywiście można powiedzieć, że we wniosku jest taki moment, w szczególności pole syntetyczny, opis działalności wnioskodawcy. I to jest takie pole, w którym opisujemy, co było do tej pory, kim my jesteśmy dzisiaj w dniu składania wniosku. I tutaj możemy napisać, że jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które się zajmuje takimi, a nie innymi usługami. Realizujemy to w taki, a nie inny sposób, no bo taki mamy sprzęt i prowadząc taką, a nie inną działalność, mając na przykład takie, a nie inne zamrażarki w restauracji, no niestety one zużywają bardzo dużo prądu. Na dodatek mamy elektrociepłownię, mamy lokalną kotłownię węglową i efektem tego jest to, że ona jest mało wydajna, one ciągle muszą dużo chłodzić. No nie wiem, jakaś historia, która pokazuje, że dzisiaj jest nie najlepiej. Natomiast dotychczasową działalność pokazujemy wyłącznie w tym polu, dotychczasowa działalność, to jest chyba pole numer dwa w dwójce rzymskiej, natomiast po to, żeby stanowiło to punkt wyjścia do pokazania potrzeby modernizacji, która jest sednem projektu. Jeżeli tą modernizację zrealizujemy z takimi efektami, przy pomocy takich działań, przy pomocy takich wydatków i zakupów, to efektem tego będą takie rezultaty. No właśnie, i to jest dobra rzecz do wpisania na przykład w rezultatów. Zmiana ekologiczna, na przykład spadek zużycia prądu, który będzie efektem faktu, że do tej pory nasze chłodziarki zużywają na godzinę, dajmy na to 400 kWh, natomiast zakup chłodziarek, które są w klasie A, a to będzie dla nas kryterium zakupu chłodziarki, sprawi, że zapotrzebowanie na prąd będzie wynosić 200. Rezultatem jest to, że dysponujemy trzema chłodziarkami, z których każda w ciągu godziny zużywa 200 kWh mniej. To jest wymierny rezultat, wskaźnik. I wszystko to, co opisujemy w projekcie, to właśnie jak ta modernizacja wygląda i jakie będą jej efekty, bo to, że ktoś da pieniądze, chciałby dać pieniądze na dofinansowanie, to właśnie to nie dlatego, żebyśmy sobie kupili sprzęt, tylko właśnie dlatego, że efektem przekazania dofinansowania jest zmiana i rezultaty. W imię tych rezultatów dajmy wam pieniądze, z rezultatów was będziemy rozliczać. No dobra, słuchajcie, jakoś pytań tutaj za dużo nie mamy. Będziemy powoli, myślę, zmierzać ku końcowi. Mamy pytanie jeszcze od Dawida. Cyfrowa transformacja, czy zakup strony www dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych kosztującej powyżej 12 tysięcy złotych będzie kosztem inwestycyjnym? No będzie. Kwestia teraz jakby opisania nie funkcjonalności. Będzie. Nie będzie. Czemu jeżeli nie będzie? 12 tysięcy to jest kwota brutto, to nie mamy no, dobra. 10 tysięcy netto. Tak. Znaczy oczywiście rozumiem, że to jest kwota 12 tysięcy złotych netto, bo układ jest niekwalifikowalny, więc w kosztorysie posługujemy się kwotami netto. No, okej. Okay. Znaczy tak, ale przy czym nie, no jeśli... Ale, przepraszam Waldek, ale to są właśnie te takie detale, z powodu których wylatujesz w kosmos. Okazuje się, że kupowałeś auto na 60 tysięcy i wpisałeś 12 tysięcy brutto na stronę. Nie masz 70 tysięcy do minimalnych 100 tysięcy złotych. I chociaż wszystko zrobiłeś na cycuś, glancuś, na pięknie, to wylatujesz w kosmos. No. Chcę jeszcze powiedzieć, żeby opisać, jak ta strona będzie wyglądać, nie? W sensie, jakie ona będzie miała funkcjonalności, żeby uzasadnić ten koszt 12 tysięcy złotych, bo to jest taki koszt, który przynajmniej mi trochę się wrzuca w oczy. Wydaje mi się, że można by to zrobić potencjalnie w mniejszych pieniądzach, więc oczekiwałbym tutaj konkretów, tak, które przekonają mnie, że to nie jest celowo zawyżone po to, żeby się zmieścić w wydatkach majątkowych.
Tak, to jest, że tak powiem, ta uwaga, o której ty mówisz, ja mam zawsze, szczerze mówiąc, jak słyszę o aucie elektrycznym. No, chciałbym, żebyś mnie nie tylko przekonał, że to auto elektryczne jest ekologiczne, bardziej niż diesel, ale chciałbym, żebyś mi przekonał, że w ogóle potrzebujesz auta tak drogiego, żebyś mnie przekonał, że naprawdę nie jesteś, czasem warto w ogóle pożyczać samochód, a nie go kupować, tak? To jest po prostu tańsze, no jeżeli auto kosztuje 120 tysięcy złotych i oznacza to, że w ciągu 10 lat musielibyśmy odkładać, gdyby tylko inflacja wynosiła 0 zł, 1200 zł każdego miesiąca, a potrzebujemy auto na jeden dzień w tygodniu, no to może za 600 zł jesteśmy w stanie ogarnąć opłacanie tego, że pracownik udostępnia samochód do celów prywatnych, tak? Do celów służbowych. Więc to musi być nie tylko ekologiczne, ale też gospodarne. No. Dawid tu pisze, że strona zgodna z normami WCAG 2.1. Rozumiem, natomiast dalej mnie to nie przekonuje. A ja nie rozumiem. Okay. Ja nie rozumiem, a gdybym oceniał, to dla mnie to, że chłopie napiszesz normę WCAG, to mnie zupełnie nie przekonuje, bo jak ja nie zrozumiem, to ja muszę rozumieć, żebym uznał, że to jest kwalifikowane. Jak nie rozumiem, to ja wybacz, ja nie muszę tego sobie szukać. Dopóki ty mnie nie przekonałeś, to ja nie uznaję tego za kwalifikowane, czy to kwestionuję. Czy wiesz, pytanie tak naprawdę, czy rynkowo ta strona tyle kosztuje? Ja tego nie wiem, ale ja to chciałbym przeczytać, że ona... Ja to bardziej jest pytanie do Dawida, nie? W sensie, czy ta strona rynkowo faktycznie tyle kosztuje? Czy zrobiłeś specyfikacje i trzech potencjalnych wykonawców tak ci wyceniło tą stronę? Jeśli tak, no to przytocz tą specyfikację we wniosku, napisz, że zrobiłeś tą wycenę z trzema potencjalnymi wykonawcami i wyszła ci taka kwota, wiesz, no... Mi się wydaje, że znaczy widzę tutaj jakby takie zagrożenie właśnie, że ktoś może pomyśleć, że to jest celowo zawyżone, ale może tak zupełnie nie jest, nie? Więc to po prostu musisz przekonać tego oceniającego, że to jest kwota rynkowa. Ale tutaj widzisz, dochodzimy do podobnej historii jak z tą właśnie granicą pomiędzy jednoosobową działalnością a fundacją. Dopóki wprost nie napiszesz oceniającemu, jak jest, to skąd on ma to wiedzieć i na jakiej podstawie ma stwierdzić, że rzeczywiście te funkcje, które są opisane w jakimś standardzie, są potrzebne i warte tej ceny, tak? Znaczy, wiesz, to jest o tyle istotne... To tego nie docenia. To jest bardzo ważne, to WCAG w kontekście dostępności, którą też musimy opisać we wniosku, nie? Więc to jakby dla mnie jest... jakby dosyć jasne, że idziemy w tą stronę, bo to są środki publiczne i musimy tą dostępność zapewnić. No ale tak czy tak, przekonajmy tego oceniającego, że te koszty są rynkowe. Okej, jedna firma podała taki koszt, za zwykłą stronę jest 5 tysięcy i chyba pójdzie wrzucenie tego w koszty bieżące. Okej. No dobra. Urszula pyta, czy w kosztach kwalifikowalnych można rozliczyć wcześniej zakupione sprzęty. No nie jest tak fajnie, nie ma tak dobrze nie jest. Znaczy ja bym powiedział tutaj nawet, że jest klops na stronie spójności dokumentów ministerstwa, bo regulamin mówi o tym, że tam jest rozdział termin realizacji przedsięwzięcia i w tym regulaminie można przeczytać, że wydatki są kwalifikowalne od 1 stycznia 2023 do listopada 2024. Natomiast we wzorze umowy, który też jest częścią tego regulaminu, można przeczytać, że wydatki, które podlegają dofinansowaniu, to są te, które zostały poniesione po dniu podpisania umowy. No tak, znaczy to niekoniecznie musi znaczyć niespójność, no ale rozumiem, że jakby też jest, że można to w ten sposób zinterpretować. Dobra.
No okej, okay, dobrze, że jest to co najmniej niejednoznaczne, to chociażby tyle. No. No dobra, słuchajcie, czekamy jeszcze na jakieś wasze ostatnie pytania i powoli będziemy, myślę, kończyć. Tak, ja patrzę jeszcze na Facebook. Facebook nas ogląda i pozdrawiamy Facebook. Natomiast Facebook milczy. Tak, no było kilka pytań z Facebooka i potem Facebook. No tak, 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 no oczywiście, no teraz milczy. My też milczymy, więc chyba pora kończyć. Tak, myślę, że będziemy powoli kończyć. Polecamy wam jeszcze raz naszą instrukcję. Jeszcze raz wkleję tutaj ten link. No, opinie użytkowników świadczą, że jest to realna pomoc w wypełnieniu wniosku, więc jak najbardziej. Tak, polecam. Jestem zaskoczony i powiem szczerze, ja nigdy nie patrzyłem do naszego sklepu pod kątem tego. Nigdy chyba nie przyjechałem na sam dół, żeby zobaczyć opinie o tych naszych opracowaniach. No i co tu dużo mówić. Byłem bardzo mile zaskoczony. O, widzę, że Dawid pisze, gorąco polecam instrukcję, korzystam i jest rewelacja. Dzięki, no, Dawid, super. Miłe to słyszeć. My ją co prawda sprzedajemy, ale i mamy oczywiście, przepraszam, spółka ma z tego wpływy, natomiast no, co tu dużo mówić, to nie są dla nas wielkie kokosy, aczkolwiek jest dla nas to, bardziej to robimy z powodów jakichś takich społecznych, jest dla nas bardzo ważne to, że tak to odbieracie, to dla nas jest duża motywacja i bardzo wam za te miłe słowa dziękujemy. Tu jeszcze było pytanie od Agaty. Przy zakupie modułu kontenerowego klimatyzacja do niego około 3600 może być zaliczona do środków majątkowych. Można ją potraktować jako część modułu. Nie rozumiem. Przy zakupie modułu kontenerowego klimatyzacja do niego. Czyli rozumiem, że klimatyzacja z tym modułem kontenerowym, tak? To chcemy połączyć? Ja rozumiem, że to jest po prostu kontener, taki, do którego na przykład budowlańcy mogą wejść na budowie, tam się przebierać i sobie herbatkę z obiadem wypić. I teraz chodzi o to, aby w tym kontenerze była też klimatyzacja. No to moim zdaniem, no właśnie, Waldku, czy można zrobić z tego zestaw? Klimatyzacja z kontenerem. Znaczy, wiesz co, no, wydaje mi się, że o tyle ma to sens, że no klimatyzacja bez kontenera, no to wiesz, to jakby do czego nam jest potrzebna, nie? Do prezentacji na targach. Na przykład, nie? Znaczy, no okej, nie, ale tak, wydaje mi się, że jest potencjał, żeby to traktować jako zestaw. Upewnijcie się proszę u swojej księgowej, czy będzie to amortyzowała jako zestaw i jako całość. Tak, tak, to jest chyba najlepsza widocznia, tak. Bo nawet jeżeli ostatecznie nawet ministerstwo by powiedziało, że to jest zestaw, a wasza księgowa nie, no to widzicie, rozumicie, będziecie musieli chyba wtedy zmienić księgową, ale... No dobra, pytanie od Urszuli, czy w kosztorysie koszt jednostkowy powinniśmy podawać wartość brutto czy netto? Zawsze netto, słuchajcie, nie wpisujcie brutto w żaden kosztorys, nie wpisujcie jakichkolwiek sugestii, które by mogły świadczyć o tym, że pokrywacie podatek VAT z dotacji, bo was odrzucą formalnie. Tak. VAT nie jest kwalifikowalny, niezależnie od tego, czy możecie go odzyskać, czy nie. Więc netto, zawsze netto. Wszystko netto wpisujemy tutaj, bez podatku VAT. Tak, natomiast jedno mam tutaj zastrzeżenie. W przypadku, kiedy kupujecie towar od osoby takiej jak ja, która nie ma jednoosobowej działalności gospodarczej, albo w przypadku, kiedy kupujecie towar zwolniony od kogoś, kto jest zwolniony z płacenia VAT-u, to wtedy to jest sytuacja, że netto równa się brutto i nadal wpisujecie, więc to jest wtedy sytuacja, w której no, będziecie mogli sfinansować coś, co może jego konkurenta jest w kwocie no płaconej niby takiej samej, ale tak naprawdę w dwóch częściach. U jego konkurenta płacicie w części netto plus VAT, a u kogoś, kto jest zwolniony z VAT-u, bo jest jeszcze małym przedsiębiorcą i
nie przekroczył 200 tysięcy złotych obrotu, u takiego kogoś możecie kupić tę samą usługę, w której no, dostaniecie fakturę VAT-owską z napisem zwolniony z VAT-u i wtedy rzeczywiście zapłacicie całą kwotę. Więc to, to jest taka sytuacja, w której nie płacicie VAT-u, a płacicie za dokładnie tą samą kwotę, którą zapłacilibyście u podatnika VAT, a u którego nie moglibyście sfinansować tego VAT-u, nie? Albo całości faktury. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumieliście. Czy mówisz, że tyle samo zapłacimy z dotacji, tak? Dobra. Wyobraźmy sobie, że mamy do wyremontowania, do zamontowania klimatyzację za 15 tysięcy złotych. Mamy do wyboru dwóch ofert i to jest cena rynkowa. 15 tysięcy, mamy trzy oferty nawet. Jedną na 15, drugą na 16, drugą na 17 tysięcy. I teraz zobaczcie, mamy nagle sytuację, w której osoba, która nam złożyła ofertę na 15 tysięcy złotych, nie jest podatnikiem VAT-u. Po prostu. I wtedy tej osobie płacimy 15 tysięcy złotych. Konkurencja, która na przykład miała za 16 zł, też robi klimatyzację, ale jest płatnikiem VAT-u. No nie każdy, u którego kupujecie usługę, musi być podatnikiem VAT-u. I nagle się okazuje, że 16 tysięcy złotych tam zapłacone oznacza, że musicie mieć jakieś 14 tysięcy złotych sfinansujecie z KPO. No ale poczekaj, bo 16 tysięcy jest brutto kwotą, tak? Jest brutto kwotą, tak. Okej. Okay. Czyli no dobra, robisz zapytanie ofertowe. Wpływają ci nawet trzy oferty. Nawet dwie na 15 tysięcy, jedna na 16. Jedna oferta na 15 tysięcy jest od firmy, która jest podatnikiem VAT-u. Druga firma, też na 15 tysięcy, nie jest podatnikiem VAT-u. Każdej z nich masz, jeżeli się na nią zdecydujesz, zapłacić 15 tysięcy złotych. Ale jeżeli byś kupował od firmy zwolnionej z VAT-u, wtedy możesz z KPO zapłacić 15 tysięcy złotych, bo tam nie ma VAT-u. W przypadku kiedy wybrałbyś firmę też za 15 tysięcy złotych brutto, okaże się, że na fakturze, którą dostaniesz, będziesz miał napisane, powiedzmy, 12 tysięcy. I tak, bo cię przerywa. Znaczy, nie wiem, czy to tylko ja mam problem. Kwota jest dokładnie ta sama brutto, w zależności od tego, czy masz do czynienia z kontrahentem zwolnionym z VAT-u, czy nie. Walna w ramach KPO jest albo 12 tysięcy z hakiem, albo 15 tysięcy, tak? No jasne. Okay. Trochę cię tam zawiesiło w międzyczasie, przynajmniej ja takie miałem wrażenie, ale myślę, że jest to zrozumiałe. Dobra, ja z kolei zwróciłem uwagę na te terminy. I przepraszam, jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie też, że jak kupujecie, no właśnie, używany samochód, a nie nowy, to też jeżeli kupujecie go od człowieka, który no uznał, że chce sprzedać coś, co już mu nie leży, no to on też nie jest podatnikiem VAT, jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej i u niego też ta kwota całościowa, chociaż nawet wynosząca 80-90 tysięcy, też nie ma w sobie VAT-u. Dobra, słuchajcie, odnośnie terminów dwa słowa i będziemy kończyć, bo faktycznie tutaj zwróciłeś uwagę na to i to mi się wydaje dosyć istotne, czyli maksymalny czas, czy inaczej, w ramach programu mogą być realizowane przedsięwzięcia od dnia 1 stycznia 2023 do 30 listopada 2024, czyli 30 listopada przyszłego roku jest tą datą końcową. Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia w ramach programu i działań w ramach przedsięwzięcia, które planujemy w KPO, to jest 12 miesięcy. Tak, to też jest ważne. Więc teraz słuchajcie, znaczy, bo tu można polec i to w sumie tak dosyć
prosto i jednocześnie frajersko, bym powiedział, nie? Czyli tak. jak sobie przewidzimy na przykład, że startujemy od stycznia 2024 i mamy 12 miesięcy na realizację przedsięwzięcia, no to będzie problem, nie? Bo wejdziemy w grudzień 2024 i już ten okres nie będzie okresem kwalifikowalności wydatków. Więc na to faktycznie warto zwrócić uwagę. Jak wpisujemy miesiące konkretne, bo możemy w harmonogramie wpisywać miesiąc pierwszy, miesiąc drugi, miesiąc trzeci i wtedy ten pierwszy miesiąc będzie pierwszym miesiącem po podpisaniu umowy, a możemy też wpisywać grudzień 2023 do stycznia 2024 na przykład. Więc jeśli wpisujemy miesiące, no to zwróćmy uwagę, żeby to przedsięwzięcie się kończyło do końca listopada 2024. I tu trochę do tej naszej dyskusji wracając, czy będzie trzecia runda, no to wiesz, to tak naprawdę to ta trzecia runda przy takim założeniu no będzie miała ciężko się zmieścić, chyba że będzie skrócony okres realizacji przedsięwzięcia, no bo to też pewnie można skrócić do pół roku, wiesz, i wtedy tą resztówkę wypuścić, nie? No. Znaczy wiesz, no siłą rzeczy, tak, będą po pierwsze przy tym tempie oceniania i podpisywania umów, czyli 4 miesiące plus termin na podpisanie umów, no to 5 miesięcy to jest przy listopadzie jako dacie kończącej, oznacza, że w czerwcu najpóźniej byłby trzeci nabór, najpóźniej, nawet nie w czerwcu, musiałby być w maju, tak żeby chociaż przez miesiąc można było realizować ten projekt. No ale nie, no miesiąc to już jest, wiesz, to już jest taki hardcore. Właśnie nie, Waldek, właśnie nie, po prostu nagle się okazuje, że tylko zakup projekty na zasadzie kup jedno urządzenie za jeden ultrasonograf i zamknij projekt. To jest no tak. No ale to jest, wiesz, istotna zmiana w warunkach względem tego, co jest teraz. No to o to mi chodzi, nie? Ale bardzo ważne jest to rzeczywiście, to co powiedziałeś, że 12 miesięcy jest dozwolone, ale pod warunkiem, że nie przekracza listopada. Z drugiej strony, jak widzimy tempo oceniania poprzednie i tempo podpisywania umowy, to jeżeli w umowie mamy zapis, że wydatek jest kwalifikowalny od momentu podpisania umowy, no to wiecie, należy założyć, że 5 miesięcy to jest najwcześniejszy okres od momentu zakończenia naboru, kiedy będzie można mieć podpisaną umowę. 17 lipiec plus 5 miesięcy to jest 17 grudzień. No nikt nie będzie w święta Bożego Narodzenia raczej projektu realizował. 1 stycznia to jest najwcześniejszy moment wydawania środków, nie później niż 30 listopada. To są, mamy takie ramy czasowe realizacji projektu. No. Okej. Marcin tu pisze, że były takie przykłady takich projektów, gdzie zakup środków trwałych był na koniec okresu programowania, więc myślę, że tutaj można byłoby tak zrobić. No a tak, tak jak właśnie mówię, no, ultrasonograf, jedno zapytanie ofertowe, po tygodniu mamy zwrot, mamy zwrot ofert, w następnym tygodniu podpisujemy umowę z wykonawcą, a w trzecim tygodniu mamy urządzenie u siebie, no. Dobra, Arkadiusz, czy zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych związanych z prowadzonym przez Fundację Zakładem Produkcyjno-Usługowym wprowadzącym reintegrację zawodową może być finansowany w ramach obszaru pierwszego? Nie bardzo rozumiem, co znaczy wprowadzącym reintegrację zawodową i o co tu chodzi, ale wydaje mi się, że raczej nie. No, obszar pierwszy dotyczy reintegracji i wzrostu potencjału podmiotu do reintegracji albo zakupu usług reintegracyjnych, więc to, że kupimy sobie jakieś wyposażenie do zakładu produkcyjnego, to nie ma związku z reintegracją, więc wydaje mi się, że nie. Pytanie, czemu koniecznie w obszar pierwszy chcecie to wrzucić, a nie w obszar trzeci, który jest tutaj takim naturalnym wyborem. Obszar pierwszy ma służyć temu, żeby reintegracja była lepiej realizowana, tak? Natomiast zakup urządzeń prowadzi do takiego efektu, że albo jesteśmy silniejsi na rynku i lepiej, więcej możemy sprzedawać, jesteśmy bardziej odporni na ryzyka biznesowo, no albo właśnie posiadamy większe zasoby doświadczenia usług społecznych i wtedy to jest obszar drugi, ale nie pierwszy. Tak, wydaje mi się, że obszar trzeci byłby tutaj bardziej odpowiedni. No, na podstawie tego, co Arkadiusz napisałeś, to tak, ja bym tu obstawiał obszar trzeci zdecydowanie. Tak.
No dobra, słuchajcie, kończymy po prostu, tak? 10:06, wracamy do pisania wniosków. Czasu jest mało, więc trzeba się tutaj skupić i zrobić dobra krótka. A doba krótka, dokładnie. Nic nie wskazuje na to, żeby miała być wydłużona, więc tak, wracajmy. Ktoś tu jeszcze coś pisze, to jeszcze zaczekamy i będziemy... Arkadiuszu, trudno tak na podstawie tego, co napisałeś, definitywnie, w pełni odpowiedzialnie, ponosząc odpowiedzialność za słowo, to tak kategorycznie powiedzieć. Wszystko na to wskazuje, aczkolwiek to wiesz, zawsze... Tego typu odpowiedzi tak naprawdę wymagają trochę uważniejszej rozmowy, żeby... Znaczy, słuchajcie, też w każdym z tych obszarów są wymienione takie działania, które się tam mieszczą, czy takie podobszary, więc popatrzcie też, do czego pasuje, do jakiego podobszaru czy działania w ramach poszczególnych obszarów pasuje to, co chcecie zrobić i wtedy też może będzie wam łatwiej wskazać ten obszar główny. Dobra, dziękujemy wam bardzo za obecność, za wasze pytania. Życzymy wam powodzenia w ubieganiu się o środki w ramach KPO. Pamiętajcie o naszej instrukcji, jeśli jeszcze nie macie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pewnie za 2 tygodnie, bo za tydzień to myślę, że zrobimy sobie taki trochę odpoczynek. Nie mamy tak, będziemy odpoczywać. Nie mamy w planach live'a webinaru za tydzień, więc chyba dopiero za 2 tygodnie się zobaczymy. Waldku, Ola dziękuję nie tylko za spotkanie, ale też za instrukcję. Polecamy tak. Się bardzo. Instrukcję też polecamy, się też. Dzięki wam bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.